Hej, witam wszystkich poszukiwaczy przygód bardzo serdecznie w 24. już odcinku Rise'a. Słuchajcie, zbliżamy się do końca gry, no i w związku z tym mam mały dylemat, kontynuować fabułę, by jak najszybciej ukończyć serię, czy może rozciągnąć ją w czasie najbardziej jak się da, przechodząc grę na 100%, pokazując wam przejście wszystkich grobowców i wyzwań. Ja osobiście chciałabym przejść ją w 100% i odnaleźć, odkryć każdy jeden artefakt, dokument, zestaw survivalowy, monety, grobowce, no i wyzwania. Jak widzicie, zostało mi tego jeszcze troszeczkę do zgarnięcia. Szczególnie zależy mi na grobowcach i wyzwaniach, których ostatnio w ogóle nie ruszałam. Obecnie musimy wspiąć się na jakąś górę, by dotrzeć do obserwatorium. Tam na nas czeka stary, dobry przyjaciel Johna. Kompleks radziecki ukończyłam w 78%, dlatego no jest tego jeszcze troszkę. Nie da się ukryć, że zostawiłam za sobą wiele rzeczy w tyle. Opuszczoną kopalnię ukończyłam w 100%, podtopione archiwa z nieśmiertelnymi tylko w 52%, obecnie powróciliśmy do geotermicznej doliny, ją zaliczyłam w 57%, a nieszczęsna Akropol w 48%, cieniutko, naprawdę, zostawiłam za sobą tak wiele rzeczy. Pozostałe lokacje zaliczyłam na 100%. To była ta jaskinia lodowcowa, syberyjska dzicz i z tego co pamiętam nazywa się to Szczyt Góry? Ta lokacja? Chyba tak. Ktoś z was powie, no po co się teraz tym przejmujesz? No właśnie, obawiam się, że jak polecę dalej z fabułą, to się nie obejrzę, a zakończę grę. Pojawią się napisy końcowe, a tyle fajnych miejsc i przedmiotów jeszcze do odkrycia zostawię w tyle. Chciałabym tego uniknąć. O, hello! Laro. Cieszę się, że wciąż jesteś wśród nas. Ja też się cieszę, że ty się cieszysz. Najeźdźcy rozproszyli się po całej dolinie, ale wypieramy ich tam, gdzie jest to możliwe. Aha. Jeśli możesz nam pomóc, będziemy wdzięczni. A co ja robię przez cały czas? Możemy ci ufać. No ja myślę. Zasłużyłam sobie na wasze zaufanie. Dosłownie nadstawiam sobie... Nadstawiam kark za was. Tylko by brakowało, żebyście mi nie ufali. Powiesz mi coś jeszcze ciekawego? Nope. Tam na górze coś się jeszcze skrywa. Jakiś dokument. No, łap się! Mam teraz tę fajną linę. Więc wespnę się do tak wielu niedostępnych do tej pory dla mnie miejsc. Posłuchamy sobie. W dolinie jest jakaś kobieta. Nie jest jedną z nas, ale nie jest też jedną z nich. Widziałam ją tej nocy, kiedy zginął Elias. Walczyła ze ścigającymi nas ludźmi. Słyszę teraz od zwiadowców, że widziano ją z moim ojcem i oboje byli wolni. Nie wiemy, czego ona chce, ani czy możemy jej ufać, ale jeśli sprowadzi mojego ojca z powrotem, może jednak Bóg nas nie opuścił. Mowa o nas. Cały czas mnie obserwowali, nie byli pewni, czy mogą mi ufać. Mam nadzieję, że przekonałam ich do siebie. No, ta scena na początku, kiedy Sofia chciała postrzelić Larę. Teraz już są BFF. Ale szkoda, że to jest jego córka, naprawdę. Przygotuję łuk. Muszę się chyba dostać tam na drugą stronę, ale pytanie, czy nie zostawię niczego w dole? Chyba nie. No więc zrobimy sobie tak, że... Wow! Chciałam, że się nie złapię. Zrobimy sobie tak, że jeszcze dzisiaj polecimy z fabułą. No a potem spróbuję powrócić i zbadać grobowce geotermicznej doliny. No dajcie znać w komentarzach, co wy na to, co o tym myślicie. Bo ja naprawdę bardzo bym żałowała, gdybym miała zostawić ze sobą tyle rzeczy w tyle. Co to za muzyczka? Jakie widoki. Prawdziwa zimowa kraina. Jeszcze trochę i my będziemy mieć zimę. Na samą myśl robi mi się słabo. Nie lubię marznąć. Ktoś nam to przygrywa? Muszę się rozejrzeć, czy nie zostawiam za sobą jakiegoś zestawu. Ale ktoś ładnie gra. Chcę wiedzieć, kto to. Może Jacob na mój powrót. Tak się cieszę. Mamy obóz. Nie bardzo wiem, po której stronie tej geotermicznej doliny się znajdujemy. Odkryto nowy obóz. Grzbiet górski. Tutaj nas nie było.
ciemnościach przy katedrze Trójce atakował ktoś jeszcze. Czy to możliwe, że byli to nieśmiertelni, o których mówiła Sofia? A jeśli tak, to jaką rolę mają do odegrania w całej tej historii? Mam tak wiele pytań. Jednak w tej chwili czuję tylko ulgę. Johna żyje. Powinnam była przewidzieć, że będzie mnie szukał. Na szczęście ludzie Jacoba znaleźli go, zanim zwrócił na siebie uwagę Trójcy. Nie chciałam, żeby narażał się na niebezpieczeństwo, ale przyznaję, cieszę się, że tu jest. Skończyłaś? Ulepszyłam troszeczkę to, co mogłam. Jeszcze mam dwa punkty umiejętności do rozdania, więc zrobimy sobie to teraz. Tylko co tu wybrać? Co tu wybrać? Bezszelestne lądowanie. Kontra po uniku. Czy ja wiem? Zabójczy atak z góry. To jest ciekawe. Niech będzie. Często właśnie atakuje ich z ukrycia, więc to się przyda. Łowca. Odzyskiwanie strzał. Może od tego powinnam zacząć? Po kolei będziemy lecieć. Jeszcze tyle do odblokowania. Jesus. Larcia bardzo się cieszy, że za moment spotka się z Johna. Mogę coś jeszcze tutaj ulepszyć? No, musiałabym zapolować na zwierzynę. I to jest ten problem, że ja powinnam też grać tak poza nagraniem i polować na zwierzaki, znajdować... Mam go. Już idę. Co? Uważaj na niego. Będziemy czekać. Jacob! Tak, mam go, mam atlas. Ale jeszcze tutaj sobie wszystko zbadam. O, mamy mapę. Co to za jegomość tam po drugiej stronie? To chyba jest Johna. Ona, jak spaceruje, czeka na Larcia. Dlaczego jesteś odwrócony tyłkiem? Hej, jestem tutaj, popatrz się. Jak krąży. Zaraz do niego podejdę, tylko chcę jeszcze zabrać to. Okej, mamy troszeczkę surowców. Jest i zestaw survivalowy. Kto tak gra? Ja chcę to wiedzieć. Czy to na moje przybycie? O, tam coś jeszcze jest. Artefakt, zestaw survivalowy. Okej. Zejdę chyba jeszcze na dół. Z której strony tej geotermicznej doliny ja wylądowałam? O, ludziska. To wy tak gracie? Agios Oteros, Agios Prophetus, Agios Adamantus, Eleison Ima. O, chowają kogoś. Agios Prophetus. Jakie babi to trzymają. Eleison Ima. A to ty tak grasz. Koleś, to dołujące jest. Teraz kiedy wiem, dlaczego grasz. Agios Prophetus. Agios Adamantus. Eleison Ima. Ciekawe, kto tu zginął. Agios Prophetus. O, przykro mi. Agios Adamantus. Moje kondolencje. O, zestaw survivalowy. Wybaczycie mi, że będę tutaj kopać przy was. Jestem niekulturalna, nie bójcie się, do grobu się nie dostanę. Waszego najbliższego, albo najbliższej. Okej, tam jest dokument. Kurde, ile dokumentów zostawiłam w tyle! A może to dlatego, że nie miałam sprzętu. Ja już chyba wiem, gdzie jesteśmy. Już chyba wiem, z której strony. Tak. To wejście było wcześniej zablokowane. Tutaj zejdę na dół. Wcześniej umocowałam tutaj sobie linę, żeby szybciej zjeżdżać. No to już wiem, z której strony wylądowałam. Jest i zajec! Nawet dwa. O właśnie, teraz kiedy mam czekan z liną... Może wyspniemy się tutaj na górę? Tam chyba coś było. Lara jak kuska normalnie. Wszędzie się wdrapia. O! Ja tutaj dokument zostawiłam? Dziś młodzieży nadszedł czas prawdziwej próby. Dolina jest układem w stanie równowagi. Gdy jedna rzecz się zmienia, ma to wpływ na pozostałe.
Przed 2 laty pożar doprowadził do nadzwyczajnego wysypu jagód. Spowodowało to zwiększenie liczby jeleni, w związku z czym w lasach jest teraz zbyt dużo przeklętych wilków. Nie nadają się do jedzenia, ale by utrzymać dolinę w równowadze, dziś zapolujemy na wilki. Wychodzą o zmroku i włóczą się po całej dolinie, ale my będziemy je tropić aż do ich legowisk, ukrytych w jaskiniach lub innych podziemnych norach. Nie rozchodźcie się. Gdy polujecie na wilki, równie dobrze sami możecie paść ich ofiarą. Okej, okay, polują w grupie jak stado wilków. O zagrożeniu, jakie stanowią wilki. Bomba. Ale wydaje mi się, że ja już tutaj wcześniej wchodziłam i ten dokument już czytałam. To jest bardzo dziwne. O właśnie, tam chcę się do... Ja, tam chcę się dostać, ale nie w taki sposób. Aj, lama ja, lama ja. Ostatni raz, przysięgam. Jak mi się teraz nie uda, to idziemy dalej. Johna na nas czeka. No i Jacob. Mam atlas! I hop, 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 hop! No i co jest tam po tamtej stronie? Złapię się tą liną? Łapaj się! Jest, 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 jest! Właśnie, wydaje mi się, że wiele dokumentów opuściliśmy, by znajdowały się w takich, na takich półkach skalnych. A teraz dzięki naszej linie będziemy mogli się wszędzie wdrapać. Super. Wow. Taki upadek z wysoka. To co, wracamy? Chyba wracamy. Grobowce zostawimy sobie na następny raz. A jest ich tutaj jeszcze kilka do odkrycia. Leć, Lara, leć! Masz tę moc, masz tę parę w nogach. A ty dalej graj, jejcio! Może już wystarczy, co? Ładnie grasz, ale mnie to dołuje. Bo wiem, z jakiego powodu grasz. To smutne. Pytanie, ile ludzi Jacob stracił w tym ostatnim starciu? Johna! Johna, koleżko, jestem tu... O! Grobowiec? Nie, na pewno nie grobowiec, ale coś może coś... Coś tu się skrywa. Rozwalmy to. Artefakt? Tu chyba był artefakt. Rękojeść pradawnego sztyletu. Aha, aha, starożytny sztylet. Pierwsi mieszkańcy. Ostrze już dawno się zniszczyło, ale to jest chyba kość udowa. Prawie na pewno ludzka. Może to jakiś przedmiot rytualny? Fu! Ludzka kość? Ble, ja nie chcę tego nosić. Kanibalizm! Johna! Wyglądasz fatalnie. Dzięki. Ale humor dopisuje. Miałam rację, Johna. Tata miał rację. Boskie źródło naprawdę istnieje. Szkoda, że nie może tego zobaczyć. Byłby z ciebie dumny. Sofia powiedziała mi, co zrobiłaś dla jej ludu. Laro, dobrze cię widzieć. Jacob czeka na ciebie w obserwatorium. Mój mężczyzna! Zdobyłam atlas, a Sofia się pojawiła jak duch. Nie wiadomo skąd. To jest to obserwatorium. Ładne. Jacob! Ty żyjesz! Prezent ślubny. Naprawdę go znalazłaś? Założyciele Kitierzu byli doskonałymi rzemieślnikami. Przeglądali tutaj... Atlas. Johna, pociągnij łańcuchy. Dobrze. Ciekawe, co się stanie. Pojawi się mapa.
Ale bajer. Niewiarygodne. Wow. Pewnie używali tego systemu do planowania miasta. To starożytna odmiana rysunków. Dokładnie. Wszystko wychodzi z tego punktu. Wygląda na to, że środek miasta znajduje się pod jeziorem. Ale coś się nie zgadza. Katedra, w której był Atlas, jest po złej stronie mapy. Obracaj dalej. Stop! Już! Kitierz nie jest pod jeziorem. Jest pod lodowcem. Boskie źródło musi tam być. Jak do diabła przebijemy się przez górę lodu? Dobre pytanie. Znowu ruszamy w górę? Chwila. Tu jest ścieżka. Prowadzi do miasta. Katedra jest tam. A po drugiej stronie wieża. To oznacza, że wejście do Kitierzu musi być... tutaj. Wejście do Kitierzu jest tutaj. Wiedziałam. O nie. O nie. Atlas! O God! O nie, trójca! Jak oni zginą, to się wnerwia. To ona! Zabić ją! A to sz, maciara! Laro! Złap mnie za rękę! Ana wydała rozkaz, by ją zabić. A to Franca. Oh no. No, no. Kurde, Lara, szybciej! Co oni robią? Porywają go! Laro! Nie idź za mną! Uciekaj! Kurde, dopiero co się odnaleźli i znowu ich rozdzielili. No! To nie fair. A gdzie Jacob? Laro. O nie! O nie! On chyba mi nie umrze! Jacob, nawet się nie masz. Nie. Nie mamy dużo czasu. Jacob! Wkrótce trójca odkryje położenie źródła. Ale... Johna, muszę iść za nim. Nawet kosztem prawdy, której przyszłaś tu szukać? Idąc za mną ryzykował swoje życie. Już raz o mały włos go straciłam. Nigdy więcej. On dostał w bebechy? Zatem... zrób co należy. Mam nadzieję, że nie. Jest tylko poturbowany. Ja cię... No nie zostawię go w takim momencie. On ma przeżyć. Ja się nie bawię, jak on ma on mi zginie. Chyba będziemy ruszać znowu w górę. Ten śnieg i zima. Trzeba będzie ją przebrać. Typowa kobieta. Tylko o tym myślę. Szykuje się wielka misja, ja myślę o przebieraniu się. Jeśli Johna żyje, na pewno przetrzymują go w starym sowieckim gułagu. Nie mam ochoty wracać w to okropne miejsce, ale nie mogę zostawić go w rękach trójcy. Czyli co, powracamy do kompleksu radzieckiego? Ja tam trochę za sobą zostawiłam, to nawet byłoby mi na rękę. Misje i wyzwania. Na ekranie mapy naciśnij bla bla bla, wyświetlicie podsumowanie. No super, dzięki, że mogłam dokończyć czytać. Trzymaj się. Podążaj za helikopterem trójcy. Jesteś tam? Lara! Wszystko w porządku? Tak, jestem przy starej hucie miedzi nad gułagiem. Idę śladem Johna. Wiem, gdzie to jest. Przed pierwszym atakiem na trójce ukryliśmy tam broń. Może ci się przyda. Dziękuję, Sofio. Do zobaczenia. Aha, znajdź skrzynię z wyposażeniem od Sofii. Wróciliśmy do kompleksu radzieckiego. No nieźle. To jest skrzynia od Sofii, ale ja mam tutaj zestaw survivalowy. Spójrzcie, jak ona jest okryta lodem już. Nie no, trzeba ją przebrać.
Fajnie, że jest obóz pod ręką. Przybieramy cię, laseczka. I Atlas. Jeśli jednak pomyśleli, że on coś wie, może zostawili go przy życiu. Mam tylko nadzieję, że Johna wytrzyma i zdołam go odnaleźć. Muszę go odbić. Nie pozwolę, by tutaj zginął. Trzymaj się, Johna. Znajdę cię. Zastanawiam się między tą czerwoną a białą kurtałką, ale skoro ruszamy w góry, gdzie będzie dużo śniegu, to może lepiej będzie się wtapiała w otoczenie w tej białej, więc zostaniemy przy białej. Mogę ulepszyć broń. Tylko którą? Może strzelbę? Ja często z niej korzystam. Sprawdźmy. Zmodyfikowany wyrzutnik. Sprawne wyrzucenie łusek. Lufa typu backboard. Niech będzie. Cokolwiek to znaczy. No i to by było wszystko. Nie mam nic więcej do rozdania. Strzały wspinaczkowe z szerokim grotem. Najwyższy czas na wspinaczkę. O, właśnie, nawet tutaj była taka jedna lokacja, gdzie trzeba było się wspinać. Była taka ściana z desek. Strzały wspinaczkowe z szerokim grotem. Strzelaj strzałami, po których można się wspinać w miękkie, drewniane powierzchnie, aby dotrzeć do nowych miejsc. Przed wystrzałem przyciśnij prawy trigger. Dobra, no to próbujemy. Strzała będzie w pełni doładowana. W pełni doładowana? Ha? Nie wiem, o co kaman, ale tak, sprawdźmy. Tutaj jakiś dokument zostawiłam. Wyzwania. A właśnie, te radzieckie flagi, które trzeba było ścinać z masztów. I zostawiłam też tutaj te plakaty radzieckie, które trzeba było podpalić. Nie tak. O tak. Strzała do wspinaczki. Ale jak ja mam to robić? Zniknęła mi tamta. Dlaczego? Wystarczy tylko jedna? O co chodzi? Mogę się wspiąć przy użyciu jednej? Chyba nie tak. Muszę się wspiąć bezpośrednio na górę. W to chyba nie da się wbić strzały. Muszę w te miękkie deski. Nie wiem, co robię. Wybaczcie. Aha, mogę tutaj, dobra. O. Proszę. Więcej propagandy. Rosyjski na poziomie trzecim. Ja ostatnio zauważyłam, że mam już na maksa ten poziom trzeci rosyjskiego i nie przechodzę na czwarty. To znaczy, że nie ma już możliwości rozwinięcia rosyjskiego na wyższy poziom? Mongolski czy tam... Nie mongolski. Później to sprawdzę, ale... Grecki ma rozwinięte dosyć wysoko. Więc myślałam, że rosyjski też można. Zjeżdżamy na dół. Jejku, jakie to wszystko białe! Znowu będzie mi marzła. A ja razem z nią. Na samą myśl o zbliżającej się zimie robi mi się słabo i zimno. Ale fajna przejażdżka. Długaśna. Z której strony tego kompleksu radzieckiego ja się znajduję? O, tam w dole jest ta flaga, którą powinnam ścinać. Ale nie będę teraz schodzić, bo nie wiem, czy wejdę. Tutaj są... Aha, to już wiem, gdzie się znajdujemy. No i wcześniej nie mogłam przejść i musiałam się wspinać tam górą, ale... Nadciągła burza. Skoro mam teraz te strzały, to spróbujemy zrobić sobie skrót. Mam nadzieję, że te strzały nie znikają po pewnym czasie. No, na zielono musi się podświetlić. O, właśnie. Chyba wystarczy. Co to było? Co to było? Coś się rozwaliło. Samo. Jakieś deski się rozpadły.
O, wow, pamiętam tą lokację. Całe wieki temu tutaj byliśmy ostatnio. Co my tu mamy? Jest wyzwanie, czyli w pobliżu mamy flagę. Jest flaga do odcięcia. Subcio. 5 z 7. Jeszcze 2! O kurczę. Mówię, no chciałabym to wszystko pozaliczać. Szkoda by było skończyć grę i tego nie zrobić. Musimy się udać na górę. Nie będę już skręcała tam na prawo. Wydaje mi się, że tam nic nie było. Jest monument, który czytałam chyba. Tak. Został już przeze mnie sprawdzony. Są takie zestawy survivalowe w śniegu ukryte? Chyba nie. Jest obóz. Jest tu kto? Na szczęście nie ma żołnierzy. I właśnie o tej ścianie mówiłam. Z desek. Ja wiem, że niewiele mówiłem o twojej matce, Laro. Ale wiedz, że w krótkim czasie, który z tobą spędziła, kochała cię bezgranicznie. Szczęśliwie żyło nam się w trójkę. A gdy straciłem ją, byłem wrakiem. Wciąż nim jestem. Mam nadzieję, że pewnego dnia znajdę odpowiedzi, które uśmierzą mój ból. Dla mnie jest za późno, ale dla innych? Być może nie. Ach, plotę 3 po 3. Kieliszek przed snem nie był dobrym pomysłem. Słodkich snów, kochana. Czy to o nią chodziło? Czy to dla niej szukałeś odpowiedzi na te pytania? A może to była tylko wymówka? Może za bardzo ci ją przypominałam? Czyli... Boże, Laro, mówisz do ducha. O innym duchu. No fakt. Czyli jej tata... Może to tobie potrzebny jest kieliszek. No, walnij sobie. Czyli jej tata poszukiwał tego boskiego źródła, by ocalić jej mamę. O. Głupia Anna musiała się kurde zakręcić koło niego. Zdradziecka żmija. Tutaj był sklep. Z tego co pamiętam, hej, właśnie. Hej. Miło cię znowu widzieć. No hej, jeśli hej. Znalazłaś więcej złota, mam dla ciebie sprzęt. Zdaje mam się, złoto. Że jeszcze o nas nie wiedzą, ale bądź dyskretna, dobra? Są bronie, ale ja mam obecnie tą strzelbę i karabin maszynowy, który już usprawniłam sobie. I wydaje mi się, że one, te tutaj bronie w sklepie, nie będą lepsze od tych moich, więc. Narzędzie do optymalizacji, do ulepszeń, które odblokowuje wszystkie poziomy ulepszeń broni, to jest dobre. Więc weźmiemy sobie to. Wolę sobie ulepszać już te bronie, które mam aktualnie. Jak non-stop powiększać sobie ten arsenał nowych broni. Zabiorę też to. Udało mi się uzbierać troszeczkę tych monet. Najnowsza technologia. No i nie stać mnie na nic więcej. Dzięki, koleś! Dzięki, thank you! Musimy się udać na górę. Nic więcej nie zostawiam ze sobą. No to nie pozostaje nic innego, jak się wspinać. Cały czas się mylę i nie wiem, które przyciski mam wciskać. Prawy trigger! I kolejne. Tak jest, musi się podświetlić na zielono. Fajnie to wygląda. Ups, ups, nie wcelowałam. Dziwny skok. Skok w bok. Aha, okej. Okay. Już się bałam, że powinnam była strzelić jeszcze raz. No i tutaj nas jeszcze nie było. Mamy dokument. Lara. Lara! Lara! Odpowiedz! Kiedy ostatni raz cię widziałem, byłaś... Cholera, Laro. Mam nadzieję, że żyjesz. Po lawinie złapałem jakiś sygnał. Jeden krótki dźwięk, ale to na pewno był twój głos. Wiem, że to słyszałem. Wiem, że przeżyłaś. Przynajmniej jeśli chodzi o lawinę. Od tej pory nie miałem żadnej łączności, ale będę próbować. Wiem, że kazałaś mi stąd odejść, poszukać bezpiecznego miejsca, ale naprawdę myślałaś, że cię tak zostawię?
Powinnaś mnie znać już trochę lepiej. O, kochany Johna, przechwycona transmisja radiowa. Trójca musiała monitorować go, gdy wszedł za mną do doliny. Nadstawiał karku. Wow! Co to było? Jak nie podniosło do góry. Ten sam początek gry, kiedy zostaliśmy rozdzieleni. Lara wylądowała w środku śnieżycy. Kolejny element strzelby. Jezu! Dużo tego tutaj. Podświetla mi się zestaw survivalowy. Jest i plecak. Dzięki niemu odkryjemy położenie nowych dokumentów, artefaktów i tak dalej. O, biedaczysko. Zamarzł. Nie udało mu się. Można się wspiąć na tę półkę skalną? No. O, zestaw. Nie mogę nic zostawić ze sobą. 3 skóry. Bomba. Zestaw survivalowy zostawiłam ze sobą! Wracacie czy nie? Wrócę się. Nie chcę żałować. No jesteśmy tak blisko! Gdzie jesteś, zestawie? O nie, w dole. Tu jest na półce? Tak, nie muszę schodzić całkiem na dół. No i na górę, wspinaj się. Lecimy na ratunek, Johna, trzymaj się! Dymaj na górę, Lara. Dymaj! Wow. Muszę znaleźć schronienie. Jest jaskinia. Możesz się do niej ukryć. Trzeba było zostać przy ognisku. No zamarznie. Ta kurtka nie pomaga. Co jest? Ej, nie zamarzaj mi! Nie wolno ci zasypiać. Lara? Hej! Co się dzieje? Nie powinnam w ciebie wątpić, tato. Nie pomogłam ci, gdy mnie potrzebowałeś. Przykro mi. Zamierzam to zmienić. Przekonam ich, że miałeś rację. Że goniłeś za prawdą. Nie za bajkami. Oczyszczę twoje imię, tato. Obiecuję. Lara. Wow. Już czas. Johna czeka. Co ta Franca robi w tym miejscu i gdzie właściwie jest? Aha, to był sen. Johna. Wstawaj! To cud, że nie zamarzła. Dziewczyno, co ty robisz? Zaliczyłabyś zgona. Nastał cień. Ona spała przez całą noc. No nieźle. Przespałaś! Przespałaś wszystko! A jak oni już torturowali Johna? Albo go zabili? Tu jest cel. Wow, wchodzimy do jakiejś jaskini? Jak tutaj się pojawi grobowiec kolejny, to się z tym nerwuję. Bo w dzisiejszym odcinku nie mam czasu na żadne grobowce. Chcę odbić Johna! Aha, jesteśmy w jaskini. Larcia! Trzeba stąd jak najszybciej wyjść. Oby to był tylko skrót. Gdzie jestem właściwie? Zbadaj. Mam zbadać ten przesmyk? Nic nie ma! Jest! Na wolności! Podążaj śladem Sofii do bazy trójcy. Ślicznie tu. Ludowa kraina. Pytanie, kiedy nadzieje się na żołnierzy trójce?
Jestem nieprzygotowana na starcia. Łap się! Łapaj się, łapaj się. John musi gdzieś tam być. Nie John, tylko Johna. Niesamowite. Boskie źródło jest w centrum Starego Miasta, zakopane pod lodem. Czas się ruszać. Powiadomię zespoły wykopaliskowe i przygotuję transport. Nasi ludzie napotkali w archiwach nieśmiertelnych. To nie będzie proste zadanie, bracie. Droga do świętości nie może być łatwa. Czy ludzie wiedzą o zagrożeniu? Nie. Ale są gotowi walczyć i zginąć za naszą sprawę. To wszystko, czego od nich potrzebujemy. Konstantin, jesteśmy tak blisko końca. To dopiero początek. Myślę, że Trójca wykorzystuje nas. Co jeśli nie pozwolą ci zachować źródła? Musimy być gotowi na... Miej wiarę. Nie zostałem wybrany przez Trójcę. On się ma za Boga? Gdy źródło będzie moje, ich wola nie będzie miała nic do rzeczy. Poprowadzę nieśmiertelną armię Boga. A ty... Ty przeżyjesz. Nie wierzę w to, że Atlas wpadł w ich brudne łapska. Po tym wszystkim, co musiałam przejść, by go zdobyć, tak łatwo mi go zabrali. Jest nie fair. Poszukaj innej drogi na urwisko. Konstantin w więzień się obudził i jest gotów na przesłuchanie. Juna żyje. O nie, będą go przesłuchiwać. Lara, musimy się pospieszyć. Będą go torturować. Teraz chyba tutaj. Martwię się o niego. No i co z Jacobem? Czy on był bardzo ranny? Oby nie. O! Co to? Do wiewiórka! Wiewiórka jeszcze nie upolowałam żadnej, więc... Przepraszam cię! Jest taka sztywna. Przepraszam. Nawet skórki mi nie dała. Takie maleństwo chciałam ze skóry obedrzeć. Jestem nienormalna. Ups, otwarty teren. Czy coś tu się stanie? Baza badawcza. Ślady. Tędy jechali? O, jeleń! Podążaj śladami na górę, dobra. Ale najpierw sobie upoluję zwierzynkę. Potrzebuję skór. Chcę mieć większy zasobnik na naboje. Przepraszam cię, musiałam to zrobić. Tu chodzi o przetrwanie. Albo ty, albo ja. Więc wybacz, ale wybiorę siebie. O, kolejna wiewióra. Nie bój. Ciebie już nie rusza. Aj, szkoda mi teraz nam tej wiewióry. Słodka, słodka. Dała mi tylko 2 punkty umiejętności. Znaczy nie umiejętności, tylko ogólnie tych punktów. Co to? Spodziewamy się towarzystwa? Croft może spróbować uratować więźnia. Dowództwo chce, aby wszyscy mieli się na baczność. Wiedziałam. Czemu po prostu go nie zabiją? Może coś wiedzieć, ale Konstantin wkrótce się dowie. Muszę znaleźć drogę przez las. Jest ich 2 czy więcej? Aj, tak czułam, że w końcu się pojawią. A, poruszył się! Goddammit! Nie usłyszał tego. What? Zawsze słyszeli. Kiedy podłowałam. Ginie przytomne. W takim razie trzeba będzie chyba najpierw pozbyć się tamtego przykoparza. A nie, wraca. Nie ruszaj się. Ani mru. Nie rób hałasu. Stój i teraz się nie ruszaj. Szybciej! Już się obracał. Strzał w główkę. No i został się tylko ten. Goodbye!
Likwidacja z ukrycia. Helikopter, Lara, chowaj się. Jesteśmy już tak blisko. I tak w ogóle powinnam kończyć ten odcinek. Ale jestem ciekawa, co się stanie. Cysterna. Ona mi się podświetla. Ja mogę coś z nią zrobić? Mogę zrobić wielki boom? Trzeba było to zrobić wcześniej. A to? Mogę strzelić w to? Mogę! O, to jest wyzwanie! Spalona ziemia. Utrudni działania trójcy, niszcząc jej zbiorniki z paliwem. Aha! I co, nikt się nie zleci? Chyba nie. Przez przypadek odkryłam nowe wyzwania. Ja to jestem mocna. Musimy się udać w tę stronę. No to jest ładnie. Zimno, ale ładnie. Podoba mi się. Kolejni? Moc się zawali. Szybko się tutaj wali. Zgłosić to? Daj spokój. Wszyscy pakują się i gotują do odejścia. Dobrze. Mamy w końcu to, czego szukaliśmy? Trudno określić. Mi dał tylko ogólny rozkaz, aby przygotować. Nie złapałam się! Goddammit! Równie dobrze mogłaś mi wpaść w ramiona! Co ja zrobiłam? Nie odwracaj się, proszę. Ilu ich tu jest? Co to ma być? Spanikowałam. Spanikowałam. Tamci słyszeli? Chyba nie. Aj. Jest jeszcze jeden. Kolejny! Zobaczy to! Zobaczy ciało kolegi. Ajajaj! To już wiedzą, że jestem. Nie! Dlaczego? Skaszaniłam to! Chciałam to zrobić z ukrycia! Wszystko przez to, że spadłam. Jest ich więcej. O God, mam nadzieję, że drzewo mnie osłoni. Kończymy sprawę? No to come on! Tchórza. Tchórza, to ja się chowam za choinką. Wszyscy? Chyba wszyscy. O, ja nie mogę. Chciałam to zrobić po cichu, a wyszło jak zwykle. Ale chyba musimy się zbliżać do Johna, bo z każdą nową lokacją czy miejscem żołnierzy jest coraz więcej. O, spalona ziemia. Tutaj będą kolejne zbiorniki z paliwem. Dobra, dobra. Spróbuję i to zrobić przy okazji. Jak już tu jesteśmy. Najpierw się rozejrzę, poszukamy jakichś skarbów. Dosyć duży teren, więc powinny być tu jakieś ukryte zestawy. O, strzały. Dzięki. Nie będę musiała craftować się sama. Wiewióry, jak tu latają. Jesteście takie małe, że nawet szaszłyka nie mogłabym z was zrobić. Jest też platforma na górze. Jest tu coś? Tu coś mamy. Nie, to są tylko butelki. Łe, to po co robicie takie platformy, jak nic na nich nie ma? Strata czasu. Tam jeszcze z drugiej strony jest platforma. Jak się do niej dostać? Nie, tak na pewno nie. Mamy linę, więc możemy i tak. Jest tu coś? No nie, piórka, których nie mogę zabrać. Po co te platformy? Z tego miejsca głupielok ja zleciałam. Trudno. Grunt, że wszystkich załatwiłam. O, jeszcze tych nie sprawdziłam. No to lecimy dalej. Szerokie strzały do wspinaczki. Strzel naładowaną strzałą do wspinaczki w miękkie drewno. No to wiem, już się nauczyłam. Jaki spychacz. Od śnieżarka i mu grzęzła. O! Znalazłam tajne miejsce! Jest i mapa. Odkryto tajemnicę.
Żadnego dokumentu. Wow, jaki tutaj śnieg głęboki. Artefakt odblokowałam. Wracać się po niego, czy nie? On jest gdzieś na górze. Zaraz. Ja muszę się odnaleźć. Po której stronie jest ten artefakt zakichany? No, larcia. Gdzie jest ten artefakt? Lecę w przeciwnym kierunku. Może on jest na górze? Muszę się chyba najpierw wspiąć. Nie. To nie tu. Zdecydowanie nie tu. Jeszcze tylko zerknę sobie po tej stronie. Zajec jak ucieka przede mną. Nie. Nie ma sensu. Idziemy się wspiąć na górę. Ten artefakt powinien być na górze. No i teraz wyżej. Ej, nie mam zielonego! Dlaczego? Wystarczy jedna strzała? O, wystarczy jedna. Kolejni. Goddammit! Nie, a tutaj będzie ich jeszcze więcej. Co tam się wydarzyło? Most się zawalił. Wygląda na to, że musimy wydostać się z ładunku drogą powietrza. Mam nadzieję, że coś tam znaleźli. Dosyć już mam tego miejsca. Cierpliwość. Jeśli powiedzie nam się, będziemy mogli iść, gdzie tylko chcemy. Aj! Kurde. Zniknął mi z pola widzenia. Jak tu wróci, to mnie znajdzie. Nie mam się gdzie skryć! Gdzie on poniósł? Hello? Wracam! Kofa się! Tak, mamy Atlas. Zabrali go do stacji pogodowej. Czemu akurat tam? Nie wiem. W radiu słyszałem coś o tym, że Anna chce uzyskać dostęp do kopuły. Może mają pomysł, jak... Ona ma nierówno pod kopułą. Nie wiem. Ale wystarczy jej jedna kopuła. Do odejścia, więc pewnie wkrótce ruszymy. Wow! Pięciu! Albo i więcej. Widzę pięciu. Może najpierw rozwalę tych dwóch. Z Mołotowa. Tak, zbliżam się! Po prostu wkroczę do stołu. Jestem brutalna. Ginąć po te łachy. Kto do mnie strzela? Ty kurde. Gin. Przeładuj. Jeszcze tutaj się skrył. Nic z tego kolego. Ktoś jeszcze? No włazi tchórze. Aha, widzę cię. Jestem pod ostrzałem. No, jesteś pod ostrzałem. Jesteś bardzo inteligentny. O, jeszcze jeden. Ała! Nie bije się kobiet, jak cię matka wychowała. To było piękne. Mogłam się wyżyć. Ktoś jeszcze chyba przyjdzie. Bo muzyczka nie ustępuje. Nie mogę zabrać strzał? Uważnie? No wyłazić! Nie mam całego dnia. Ja muszę już kończyć odcinek! Goddammit, znowu będzie ponad 50 minut. Nie to, żebym nie lubiła grać w tę grę. Ale później przy renderowaniu zajmie to wieczność. Gdzieś tu powinien być artefakt. Gdzie ja właściwie jestem? Jest jakiś most? A no tak, ci żołnierze wspominali coś, że most został wysadzony. A co jest po drugiej stronie? Muszę to sprawdzić. Artefakt powinien być gdzieś tam na górze. Po prawej. Ale coś tu jeszcze powinnam znaleźć. O, jest zestaw survivalowy. Thank you. Hmm.
zbiorniki z paliwem. Gdzieś tutaj są. Lecimy na górę. No nie! Co ja zrobił? Lara, proszę cię, powiedz mi, że możesz się wspiąć na górę. God damn it! Ja i moje głupie pomysły... Wylądowałam tutaj? Dobra. Chociaż tyle dobrze. Aj, Lara, leć, leć! A gdzie są ciała żołnierzy? Nie ma ciał. Zniknęła. Aha. Czy tutaj będę miała zbiorniki? Jest artefakt. Wow. Tak, czułam, że jeszcze kogoś tutaj spotkam. Powinnam się udać. O. Teraz zrobimy sobie. Haha! Już nie będą mieć paliwa! Stary radziecki plakat. To jest plakat? Ja bym nie powiedziała, że to jest plakat. Bardziej mi na jakiś fresk wygląda. Płaskorzeźbę. Ojejcio. Podświetla mi się tam. No to idziemy. No, podnieś to! Kurde. Nie chcę walkie-talkie. Przełaź. Obóz, mamy obóz. Ona musi być blisko. Aha. Dobrze, mamy obóz. W takim razie zgarniemy jeszcze artefakt. To pieczęć do oznaczania oficjalnych dokumentów Trójcy. Prawie nikt już takich nie używa. Ładne to. Fajna ta pieczęć. Illuminati. Mamy obóz, więc na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek, bo nagrywam bardzo długo. Jeszcze tylko zerknę, co oni transportują. Chyba nie chcę wiedzieć. Broń masowego rażenia! O, mogę ulepszyć broń, ekwipunek. Mam jeden punkt umiejętności do wykorzystania. Dlatego dobrze jest strzelać nawet do takich wiewiórek, bo uzyskuję wtedy punkty doświadczenia. To mi się przyda na bank. Dodatkowy zasobnik na naboje. Ulepszymy broń. Może tym razem karabin szturmowy. Czy pistolet maszynowy. Nie, pistolet maszynowy chyba częściej używam. Pistolet ten nie. Albo strzelbę. Najczęściej korzystam ze strzelby. Powiększenie magazynka. Oh yeah. Tak jest. Jeszcze jeden punkt umiejętności. To co by mi się przydało? Kontra pułniku? Bezszelestne lądowanie? Adrenalina? Odporność na obrażenia? Kurczę, co tu wybrać? Zaradność w walce? Bomby zapalające? Nie. Specjalista od pułapek? No. Chociaż? Nie. Strzały z napalmem. O. Strzały z chmurą śmierci. To by mi się przydało. Wspinaczka po strzałach. Nie wiem, kurczę. Nie wiem, na co się zdecydować. Kontrola oddechu. O, zabójcze oko. Mistrz łuku. O, może wybiorę mistrza łuku. Mistrzelbę? Sztuka przetrwania. O, sztuka przetrwania! Zwiększenie ilości surowców pozyskiwanych ze źródeł. To mi się przyda. No więc na tym sobie zakończymy, kochani. Wydaje mi się, że udało mi się w tym odcinku bardzo wiele dokonać. Dajcie znać, czy powinnam następnym razem lecieć na ratunek Johna, czy tak jak wspominałam na początku, zrobić sobie przerwę i powrócić do badania grobowców. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego razu. Pa, pa!